Szczęść Boże, coś wam powiem. Profesjonaliści religijni. Mowa o tych wszystkich, którzy w próżnych postawach szukają swojego zaspokojenia. W ten sposób czują się lepsi od innych. Uważają się za czystych, a nie to co reszta. Taka jest ich świadomość, która daje im poczucie spełnienia. Pięknie wyglądają jak produkty demonstracyjne w salonie samochodowym czy na wystawie. Pokazują swoje możliwości, wszystkie zalety. Można się nimi zachwycać, żeby tylko produkt się sprzedał. Po zakupie okazuje się, że oprócz piękna jest wiele wad. Tak Jezus opisuje dziś faryzeuszy, którzy błyszczą zewnętrznie, lecz środek ich jest pełen brudu. Ich cały splendor zgasiła dziś jedna uboga wdowa, która tak na marginesie należała do grupy, którą traktowano z góry i objadano, a więc zabierano to, co i tak z trudem przychodzi im zdobywać. Ta uboga wdowa przy skarbonie wysunęła się ponad swoje potrzeby. Jej ofiara materialnie była niczym, ale w skali wszystkich ofiarodawców była wszystkim. Tak samo postąpił Bóg, oddając Syna. Faryzeusze mówili, lepiej, żeby jeden człowiek zginął za naród, niż miałby zginąć cały naród. Jeden wobec wszystkich, wobec wielu, wobec mnóstwa jest niczym. Promil, niezauważalny gest. Jednak nie w ilości jest siła, lecz w wartości. Wdowa wrzuciła dwa pieniążki, drobiazgi. Można powiedzieć, że to te żółte, które walają nam się po portfelu. A zarazem wrzuciła wszystko, co miała. Liczy się tylko to, co dajemy od serca. Można bowiem dać miliony z tego, co nam zbywa i nie poczuć nawet żadnej straty. Można też dać grosze od serca z tego, co mamy w naszym niedostatku i to będzie już bardzo wiele. Jezus zwraca uwagę na odruch naszego serca, gdyż to On jest najważniejszy. Przecież będziemy rozliczani z miłości i dobroci serca. Nie wszyscy posiadają zapełnione konto, z którego mogą czerpać garściami. Każdy jednak ma serce, które powinien wykorzystać na miarę naszego człowieczeństwa. Nie chodzi o to, by ono było piękne i nieskazitelne, bo będzie puste od uczynków. Może być poorane bliznami, wybrakowane, posklejane, bo każdy ślad będzie świadectwem, że nie oszczędzało się miłości. Często ryzykowało się odrzucenie. Często obrywało się właśnie od takich zadufanych w sobie nowobogackich, pysznych ludzi. Nic jednak nie jest w stanie przekreślić wartości tych czynów, właśnie płynących z serca. Jezus dziś przyglądał się i mówił to, co widzi, jak to widzi i do czego jego obserwacje prowadzą. Uważne obserwowanie, takie mądre przyglądanie się na to, co dzieje się wokół jest, takim oczekiwaniem też przez Pana Boga od każdego z nas. W Jezusie nie było nic kibica czy widza, ale On zajął miejsce w samym środku wydarzeń, by móc obserwować wszystko z uwagą. To było wyrazem Jego odpowiedzialności za Kościół i za nas. Świat mówi, rób, działaj, ruszaj się. A Pan zachęca nas, by nie zapominać o zatrzymaniu się, o wyciszeniu i wejściu w swoje wnętrze. Taki hamulec jest nam potrzebny, żeby zweryfikować wiele działań, które są gonitwą za wiatrem. Kiedy jesteśmy w nieustannej gonitwie, nawet nie zwracamy uwagi, co stanowi wartość naszego życia. Tym zatrzymaniem się jest dla nas modlitwa, kiedy cumujemy w Bogu, kiedy możemy Mu spokojnie podziękować, kiedy możemy podjąć decyzję o naszej przyszłości. Tu nie ma nic z religijnej perfekcji. Tu jest tylko i wyłącznie poświęcenie. Z Panem Bogiem.